Zobaczmy, czy jest ten wipeout. O kurwa, ty, jest. No ale jakość, ja pierd... Żyleta. No nie, no kur... Stylem poimprezowym. No i proszę, Białorusin do wody wpada strzałką, bo to w końcu mistrz strzelectwa byłego ZSRR. Teraz rękawice. O, mamy killera. Ława, ale wnika dostał. Dwóch. Na Białorusi lubią błoto. Ciekawe, czy lubią piłki. A, czy piłki. Ale tu nie ma Polaków, to z Białorusi. Jak widać, całe szczęście nie. Ten trapez jest chyba produkcji białoruskiej. Gdzie tam taki by nie wytrzymał? Za to wytrzymała argentyńska meta. Czechy na start, bez skrzydełek. Marosz Kramar biegnie na śmigła. Jest już kontakt fizyczny. Czemu to kurwa zatrzymuje? Nie lepiej było przeskoczyć to? I ponowny. I czeski atak poprzez bieg w drugą stronę. Proszę, próba negocjacji. No raczej nieudane. Korzystaj, Pepiku, u was przecież nie ma morza. Tak kąpią się Czechy. Nie jest twarde podłoże, tylko miękkie. Nogi i Czech z wody. Jeszcze raz. Nogi, pupka, woda. Jestem ciekaw, co na to czeski krecik. Ale to by teraz nie przeszło politycznie? No kurwa, żartów. Boczków, lambada czeska. Na twarzy zdrowy plenerowy rumieniec. Jeszcze skok i średnie podejście do lądowania. Na mecie obecny i znów czeska lambada. A więc dwa pierwsze biegi na kwalifikatorze już za nami. Co mówią wyniki? Że Ukraina nie jest wcale taka zła, bo jest najgorsza. No, nie taka najgorsza. Ktoś się złośliwie mógłby powiedzieć, zawsze są jeszcze nasi piłkarze, a nasi zawodnicy na torze wipeout są na trzecim miejscu. No chyba... No kurwa, no nie przeszłoby rzeczywiście, no nie przeszłoby teraz. Że zmieni to za chwilę Kuba Bielak, a zrobi to na pewno ostrożnie. Jak to się źle zestarzało, kurwa. Chociaż jest największym żartownisiem w naszej drużynie, na co dzień wykonuje bardzo odpowiedzialną pracę, na antenie TVN Turbo uczy kierowców bezpiecznej jazdy. Czy bezpiecznie dojedzie na metę tego toru? O tym przekonamy się za chwilę. Bojowy okrzyk w alfabecie Morse albo problemy z astmą jak u Marit Bjergen. Ale jak to tak bez pasów bezpieczeństwa? Na tak śliskiej nawierzchni przydałyby się zimówki. Ale... O kurwa, prawie się złapał. Nie bardzo kontrolowany. Śmiechu dużo i kolejna próba. Kurwa, co on odpierdala, ty? Problemy z naszym torem manewrowym. Ale dostał tutaj pysk. A teraz ściana bokserska. Rękawice są jak światło długie. Biją po oczach i poniżej, i wszędzie. I takie są realia polskich dróg. Kurwa, dziwne wrażenie, że oni sobie spisują te takie chujowe teksty przed programem, żeby je później puszczać w trakcie. Tutaj był ładny unik, przejście. O, i dowodzik rejestracyjny poproszę. Właściwie do błocik. O Boże. Zadowolony, ale jestem ciekaw z czego. Tak robią kierowcy na widok patrolu drogówki. A tak, drogówka na widok kierowców. Nie, no to ma być bezpieczna jazda. Facet dachuje, wypada z pasa, wpada do rowu i jeździ bez fotelika. A drogówka gdzie? Czeka na niego na brzegu i to z suszarką. Mam nadzieję, że chociaż na trapezie się nie zmoczy, no. No ale to co ja mam ci nam zrobić? Trzymaj! I wjazd na metę w stylu... Wydaje mi się, że to raczej ludzie, którzy przychodzą do ciebie, mają, wiesz, ocenić, czy jesteś dobry, czy niedobry. To, że sobie jesteś dobry w gry, to może nie znaczy o to, że jesteś dobrym streamerem, czy coś. No nie mi to oceniać, widzu. Na Kubice. Hej! Chodziło o to, żebyś pozował przy każdej przeszkodzie przecież. Ja mam parcie na szkło. Właśnie wiesz, że to wyszło teraz? O kurde.
W Wipeout ważne jest parcie na metę, a nie na szkło. Przed nami jeszcze ostatnia seria biegów naszych przeciwników. To białoruski korespondent Konstantin Głuboki. Koresponduje, biega, skacze. I wpada pięknie na głowę do wody. Do wody, powiedziałem. Ja pamiętam, jak oglądałem na żywo za dzieciaka, jakiś kot totalnych na tych piłkach przebiegł bez problemu, a potem sobie nogę złamał otwarte. O kurwa. Tymczasem można powiedzieć, że ma chłop nosa do rękawic, ale nie do piłek. Panie i panowie, oto czeska metoda na piłki. Andrzej Brzobohaty. Tak, tego nikt nie robił. To ulubieniec czeskich gimnazjalistek. Skoro na jego stroju rozpoznaje... Ja jak miałem 10 tysięcy subów widzów, to miałem po 10 osób na live. Poszło mu co najmniej dobrze. Tak dla porównania. Chuj lat temu. Za jedyną batkiewszyną! Człowieku, to nie Akademia Pierwszomajowa. Panie i panowie, to tor Wipeout. Tu się nie gada, tylko do wody. Zaraz się wpada! Nie wpadł! Co się z nim dzieje? Oszukuje! Zgłaszamy protest! No i po raz kolejny przeszkoda bokserska. A co to na Ukrainie? W mordę nie biorą? Tam biorą w łapę, więc się chłopina przyzwyczaił, że co chwila się ręce po coś do niego wyciągają. Czekaj, co kurwa? Pierwszomajowa, panie i panowie, to tor Wipeout. Tu się nie gada, tylko do wody. Zaraz się wpada. Nie wpadł. Co się z nim dzieje? Oszukuje. Zgłaszamy protest. No i po raz kolejny przeszkoda bokserska. A co to na Ukrainie? W mordę nie biorą? Tam biorą w łapę, więc się chłopina przyzwyczaił, że co chwila się ręce po coś do niego wyciągają. Ja pierdolę, kurwa! Nie wpadł! Co się z nim dzieje? Oszukuje! Zgłaszamy protest! No i po raz kolejny przeszkoda bokserska. Słuchajcie tego, pierwszego. A co to na Ukrainie? W mordę nie biorą? Co to kurwa za teksty są? Tam biorą w łapę, więc się chłopina przyzwyczaił, że co chwila się ręce po coś do niego wyciągają. Ja pierdolę! No ale z kolei to już powinien chłopina spaść dla zwykłej przyzwoitości. Jak widać, Ukraina to jednak nieprzyzwoity naród. Ale to jest kurwysyńskie ciśnięcie po Ukrainie. Ja pierdolę, co się dzieje? Z którego to jest roku? Rok temu wrzucone, ale... Ale nasz chmurnolicy Ukrainiec z trapezem się jednak nie puścił. Tak wiemy, wygrałeś. Toaleta! Na lewo marsz! A więc sytuacja jest jasna i smutna. Po kwalifikatorze jesteśmy na ostatnim miejscu i wyprzedzili nas wszyscy, którzy chcieli, mogli i w ogóle tam są. Być może następna konkurencja przyniesie jakiś przełom, a jest to Król Gór. Królu Gór... Ale to się źle zestarzało, kurwa. 6 miejsc w środku okręgu. Czyli sytuacja jak w każdym przeciętnym polskim tramwaju. Można się tam dostać tylko po wir... iPad, gdzie w grze maja 120 FPS mogła być lepsze od osób na PC? Nie mam zdania, kurwa, stary. Nie mam zdania. Mam być totalnie szczery? Chuja mi obchodzi, kurwa, cały rynek gier mobilnych. To, że mamy jedną gierkę, którą sobie z widzami gildy założyliśmy. Nie mam zdania. Totalnie mam wyjebane. Sorry, stary. Po prostu. Nie będę się wypowiadał na ten temat, bo nie mam zdania. W kierującym ramieniu, a dostępu do niego bronią dwie wskazówki obracające się w przeciwnym kierunku. Za dotarcie do środka jest bonus czasowy. Zawodnicy są już na słupkach i już za chwilę wirujące ramię zacznie... Ale jeżeli chodzi ci, nie wiem, chodzi ci o to, że możesz być lepszy... Nie, poczekaj, bo kurwa trochę nie rozumiem totalnie, o co tu jest, co tu się dzieje. Nie sądzisz, że osoby grające na iPad, gdzie w grze mają 120 FPS, mogą być lepsze od osób na PC? Ale co z tego, że możesz być kurwa lepszy? Mówisz, że masz dwie osoby, a masz 1200 subskrybentów i masz dwie osoby na live'ie. Ja ci odpowiedziałem, że to, że jesteś w grę zajebisty, to wcale nie znaczy, że jesteś zajebistym streamerem. Ja jestem w bardzo dużo gier ultra chujowy. I mam trochę więcej niż dwie osoby. Stary. Drogę po okręgu. Ej, moment. Jeżeli bardzo ci to przeszkadza i może nie chcesz dla tych dwóch osób streamować, to może to nie jest po prostu droga dla ciebie.
Zdenerwowany trener polskiej ekipy Paweł Januszewski. Co dzieje się z Anią? Zamknęła oczy, długie rzęsy otarły się o policzek. Ekipa ratunkowa na pomoc. A ty zbuchu, ja mam? Groźnego. Może ogromne napięcie, stres. Zamknięte cały czas oczy. Coś chyba jednak poważnego. W takich momentach najważniejsza jest szybka pomoc ratownika. Ej, fakty, no! To chyba jednak bardzo poważna kontuzja. Mdleje, opada do tej łodzi. Jak sępy, natychmiast pojawiają się reporterzy, kamerzyści, fotoreporterzy. Eter. I strach w oczach rywalek. Noszę i szybka pomoc. W karetce pogotowia, a być może... Będzie długo się kończyć w karetce, bo na koncert chcę pojechać, do szpitala. Co jest, że tak piękny wcześniej? Gest, piękny obrazek. Kibice, publiczność, wszyscy biją brawa. Miejmy nadzieję i wierzmy, że nic poważnego nie stało się Ani. Ostrzegaliśmy, że będą ofiary w ludziach i sprzęcie. Jeszcze nie wiadomo, co było przyczyną tego, co się przed chwilą wydarzyło. Nie wiemy też jeszcze, co się naprawdę z naszą reprezentantką dzieje. Miejmy nadzieję, że to nic poważnego. Tomasz Dęglał, gdy się nazywa. Za Anię wchodzi zawodnik rezerwowy. Piotrek Benek-Będkowski ma 23 lata, pochodzi z Torunia, jest biegaczem średniodystansowym, ale mamy nadzieję, że bieg do okręgu nie pójdzie mu średnio. Koncept kwiatka? Bardziej morda stigmata. Ukrainiec nie dał rady, ale teraz biegnie Benek, jest! Co, przeciwnicy zdziwieni, ale przecież w Toruniu goniło się autobusy na przystankach. Największy bonus dla naszych! I raz jeszcze powtórka i uderzenie jak na macie zapaśniczej. Benek-Będkowski z Torunia! Bene, brawo. O, Białorusin. Zaraz, zaraz, co to, karuzela? Może i tak, ale karuzela z wodowaniem. Teraz Kuba. Kuba blisko, ale niestety. Co robi Ukraina? Ukraina pluje i zaraz w to wpada. Powtórka dla tych, co... Co to kurwa jest za program? Ja pierdolę. Mrugali, a nie widzieli. Ale zabawa pod łodzią. I proszę, tutaj chyba rehabilitacja żółtych koszulek. Mam nadzieję, że to jednak troszkę przynajmniej bolało. O kurwa! Co to za teksty kurwa są? Miłego na festiwalu. Pozdro ze Szwecji. Dziękuję bardzo. I powodzenia. To co mignęło, to była Białoruś. Im nigdy nie po drodze z Ukrainą. Ej, wyłączam ten zajebany program, co tu się odpierdala? To jest kurwa... Tęsknię za tym programem, był zajebisty. Nie wiem dlaczego TVN z tego zrezygnował. Ja mam pewne podejrzenia, kurwa. Ja pierdolę. Biedna Jana wyleciała jak Jakubiak z PiSu. Myślą, myślą, coś na pewno wymyślą. No a to Białorusinka, która postanowiła na koniec się ładnie, pysznie wykąpać. Kuba Bielak jak zwykle ofiarnie, może i niezdarnie, ale ofiarnie. Może też 2011 pierwsza emisja? Samurajski okrzyk i coraz większa koncentracja. Kto kogo zrzuci i znów do wody kolejna ofiara. Powtórka i raz jeszcze. Ach, groźnie to nawet wyglądało. I teraz Kuba Bielak i znów do wody. I raz jeszcze powtórka, zderzenie. Nie złapał rękoma ściany. Bardzo, my zaraz kończymy, wiesz? Yeah! Ale protest zgłaszam, to jest molestowanie seksualne. I w Unii Europejskiej jest to karalne. No, ale cieszmy się, że Bękowi czegoś nie odgryzł. A wskazówki już nieco zwolniły. Korzysta z tego Czech Ondrzej Brzobohaty. Szkoda, że Maciej nie korzysta z tej promocji. Jeszcze kilka sekund bonusu jest w tej konkurencji do wzięcia. I znów będzie historia lotów słowiańskich. Jak na skoczni w Planicy, tyle tam, że na śniegu, a tutaj skaczą coraz piękniej do wody. Białoruski... Jak wyjdzie... Mat... I nie utrzymała. Jezus, czy ja dobrze widzę, ukraińska samobójczyni próbuje coraz to wymyślniejszych metod odbierania sobie życia. Całe szczęście. Ja pierdolę, co to kurwa za program jest? Bez skutku. W
Widzieli państwo, Stepan Kazanin wyczyścił zatoki, Jana Żołnierz, samolot polski wodolog. A gdzie ukraińska kamikadze? Nie ma! Za to jest polski Kuba Bielak. Auć. Ale nie wiem, czy się wyrobię. Poczekajcie, muszę zobaczyć, jak wygląda ten. Ukraińska syrena. Na jaki zespół ja chcę pojechać, w ogóle muszę tutaj. A teraz Stepan? Niestety dobiegł. O, proszę, on ma chyba na drugie Kozakiewicz. Nie, on ma na drugie plagiat. I Kuba ponownie w okręgu. Jest kolejny bonus dla reprezentacji Polski. Szaleje Kuba, szaleje Polska. Kolejne punkty dla naszego zespołu. Sytuacja na to, że Wipeout jest jak polska gospodarka od 50 lat. Cały czas staramy się odrabiać straty. W tej chwili mamy 3 minuty zaległości w stosunku do Czechów, którzy są na trzeciej pozycji. Ale jakim cudem Ukraina z 10-minutową karą za nieukończenie biegu utrzymała się na trzecim miejscu? Nie mam pojęcia. Może dostajemy jakieś bonusy za polerowanie kafelków w basenie. W każdym razie póki co jesteśmy poza podium. Ale chcemy je podpiłować, żeby inni z niego spadli. Najpierw jednak obejrzyjmy bieżnię. Wygląda dość niepozornie. Kilku... Ten tekst przed chwilą? Czekaj. ...z 10-minutową karą za nieukończenie biegu utrzymał zespołu. Nasza sytuacja na to, że Wipeout jest jak polska gospodarka od 50 lat. Cały czas staramy się odrabiać straty. W tej chwili mamy 3 minuty zaległości w stosunku do Czechów, którzy są na trzeciej pozycji. Ale jakim cudem Ukraina z 10-minutową karą za nieukończenie biegu utrzymała się na trzecim miejscu? Nie mam pojęcia. Może dostajemy jakieś bonusy za polerowanie kafelków w basenie. W każdym razie póki co jesteśmy poza... Co to jest za typ, kurwa? ...za podium. Ale chcemy je podpiłować, żeby inni z niego... spadli. Najpierw jednak obejrzyjmy bieżnię. Wygląda dość niepozornie. Kilkumetrowy taśmowy... Jakie zeski? ...w supermarket... Ja pierdolę. ...trzyma tarasę do przejścia i kilkadziesiąt piłeczek tenisowych plątających się gdzieś tam pod nogami. Zasady są proste. Żadnych skoków w bok. Materace trzeba podnosić, a nie omijać. Najpierw na pożarcie tej strasznej maszynie rzucony zostanie niezwykle miły i sympatyczny człowiek o elastycznej twarzy. 51 lat, bardzo lubiany oraz dobry czeski aktor. Rusza do boju. Mam nadzieję, że przedtem objadł się knedliczków w piwie. Kurczę, wiem skąd go znam. On chyba grał w Jaskiniowcach. Oni też tak tam przebierali w miejscu nogami. No to kurwa, no zjebane tak. O, a co tam się dzieje, zobacz. I oto dzieje się rzecz niespotykana. Spod polskiej strony biegną z bratnią pomocą, jak to przed laty, dwie nasze działaczki kulturalne, czyli Kasia oraz cudownie uzdrowiona Anna Prus. Marosz wciągnął brzuch, sprawdził mięśnie i rusza na taśmociągu raz jeszcze. Jeżeli jeszcze raz, kurwa, gdzieś usłyszę jakąś niepoprawność polityczną, kurwa, że telewizja będzie się pruła, to od razu się wpierdalam na Twittera, wrzucam ten filmik, oznaczam, kurwa, żeby to poszło w eter, bo to jest chuj. Na stękach chłop się na... upada i znów gąbki. Co to się nawzdycha? Wszystko znów chyba po to, żeby zwabić te śliczne polskie dziewczęta. Chyba powiedział, ja sam wyjdę. Ja sam nietoperek. Ja pierdolę. A teraz mały sprycierz podkręcił nieco tempo swojego biegu i całkiem nieźle sobie poczyna. No tak, nie bacząc na piłki, nie bacząc na technikę oraz na kary, jakie może wyłapać za nieprzepisowe pokonanie materaca, Marosz prze do przodu, prze... Cwaniaczek, on mija te piłki wszystkie. I jest na mecie. Natalia Niemoga jako prezenterka białoruskiej telewizji próbuje coś zdziałać. No z Batmanem, wiem o co chodzi. Nie mamy były. A teraz do góry. Ale już po chwili ląduje na poboczu wesoło amortyzując upadek zgrabnymi pośladkami. Będzie drugie podejście. Ciągnie do materaca. No i chyba sobie przypomniała, że zostawiła kołduny na gazie. Przeszła przez materacę, piłki, bieżnie, metę, spokojnie, gaz ktoś zakręcił, chyba Putin. No. Natasza! Вот она!
Władna białoruska krasawica! Co się tam dzieje? Oskar za dźwiękowe łóżkowe sceny. Jana Żyłkina to ta sama pani, którą w Królu Gór mielono, łamano, naciągano, obijano i wrzucano do wody. Kurwa, muszę się zarejestrować. Czekajcie. Bardziej kurwa, dobra, później. Ja pierdolę. Na Twittera chciałem wrzucić. Próba druga. I znów Jana w krainie gąbek. Teraz biegnie metodą na geparda. Materac, piłki, metal i znów nie dała rady się zabić, ale zasłużyła na pseudo emo. Popatrzmy na czasy, a więc jeśli Benek, który za chwilę wystartuje, chce poprawić nasz smutny los, musi uzyskać czas lepszy od Białorusinki. A ta zrobiła to w 6 minut i 9 sekund z przerwą na obieranie ziemniaków i na maniukir. Popatrzmy jednak na bieżnię. Dawaj, Benek, dawaj. Tym hasłem dopingują Benka, czyli Piotrka Benkowskiego, Polacy. Miejmy nadzieję, że zrobi to jak najlepiej. Naszym skromnym zdaniem to właściwy człowiek na właściwym miejscu. Facet, który ma jedno, ale jakże proste zadanie. Wyciągnąć nas z ostatniej pozycji. Trzymamy kciuki. Pierwszy materac. Benek! Pamiętaj, za drugim jest nagroda! Ciągnij do góry i przebieraj tymi nóżkami swoimi. Bardzo dobrze. O, nie ma nagrody. Przepraszam bardzo. Za trzecim na pewno będzie. No! Panowie, on się żadnych piłek nie boi. To Polak. Całe życie mu kłody pod nogi rzucają. Jest! No jest! Jest! Jedyny na świecie facet, który kończy swoją robotę w 26 sekund i baby go zacałują. No, akurat takie. A więc jednak po biegu Piotrka Benka Bętkowskiego awansowaliśmy na miejsce drugie, a do prowadzących Białorusinów brakuje nam już tylko 16 sekund. Zapowiada się ostre starcie. Byliśmy przecież ostatni, a możemy być pierwsi. To tak jak w Biblii albo w tramwaju. Ostatni będą pierwszymi. To się przy wysiadaniu. To się okaże dopiero za chwilę w strefie finałowej Wipeout. To jest jedyny żart, który kurwa sprostował, taki hehe typu w GTA. A powinien sprostować dużo więcej. Po łyku herbaty, po filiżance kawy ponownie witamy na torze Wipeout. Zapinamy pasy bezpieczeństwa. Piotrek Benek Bętkowski swym rekordowym wynikiem wyprowadził Polaków z ostatniej pozycji na miejsce drugie. A do prowadzących Białorusinów brakuje nam już tylko 16 sekund. Teraz ważne, żeby tego nie paprać, panie Tomku. A w strefie finałowej na zawodników czeka zjazd na donacie z 12-metrowej wieży, wejście po naprawdę śliskiej ślizgawce, ściana z uchwytami, zalewana kaskadami wody, ścieżka labiryntu z wielkim szaszłykiem oraz trzy niesforne kręcioły. A tę mokrą sztafetę kończy naciśnięcie przycisku na słupku. Jak mówi się, za rodną Białoruś, prygnąć wodę, co? Nie bojuś. Ten, który tak się nie boi, to Olek Cyganiok, nadworny fotograf białoruskiej komandy. Wzywa na pomoc jakąś mamę, może moją, może twoją, może swoją, może matkę Teresę, nie wiadomo. Tak się wpada w kłopoty, a tak się zdobywa szczyty. Aj, молодец, как хорошо прошел, но, по-моему, он коснулся перила. Тихо, не спеши. Давай, друг, сделай это. Jego друг to Konstantin Głuboki. Sprytnie unika spotkania z wirującym szaszłykiem, ale na starcie ma jakby nieco opóźnienia. Nie chcemy cieszyć się na wyrost, ale naszym zdaniem... Tak właśnie to się kończy. Mało brakowało, dosłownie kawałek białoruskiego pośladka, o który zahacza wielki szaszłyk, a trzeba było trzymać dietę, to może szaszłyk by nie dał rady, a tak? Ha, tym razem świadomy niebezpieczeństwa stara się trzymać pośladki jak najbardziej z przodu, a platformę zdobywa skokiem. Awci, dziękuję. Ale za to jakim efektownym. No i teraz kręcioł. Ja pierdolę, Awci, nie mów takich żartów, kurwa. Bleu, Jankes ci zagada, zaraz jakimś żartem o Ukrainie, kurwa. Umie jednak latać. Co ty będziesz działać, a? Dzierżyś, Kostia, dzierżyś! My wszyscy wierzymy w ciebie! Хорошо. Tak, my też nie wierzymy w ciebie. Próba druga i to się nazywa wylądować z twarzą. Tam! Podjąm za krócień, bój pan! Łatwo dawać rady, jak się stoi 3 metry od kręcią. Ład krasawiec! Ład boj, oj boj! Wystrzyj! Kulopka, kulopka! Wyrzymaj na kulopkę! Czas 5 minut 40 sekund. A Kostia zatwarzył sumaszeczy! Ale będą kary i pewnie nawet zamieszki. Jezus Maria!
Ja się zbaźniam. Nie zbłaźnisz się, dziewczyno. Tak, po wezwaniu na pomoc niebios rusza do boju Jana Sowakowa, a pędzi na czeskiej dętce od traktora. Było już bardzo blisko, ale Jana dotyka poręczy, a to jest przecież poręcz bezdotykowa i będzie kara. Czy ja dobrze widziałem? Biedna Jana wyleciała jak Jakubiak z PiSu. Byle tylko ja pierdolę. W końcu jednak Czeszka dotarła przez ścianę do swojego drucha i Andrzej rusza na spotkanie z Szaszłykiem. Szaszłyk jest jak przewód pokarmowy, ma dwie końcówki i są to... Chyba ojebali Jankesa, że kurwa za mocne teksty puszcza, wiecie? Bo tak się uspokoił trochę. Słoninek, tak jak robi to Czech. Ale im umknął spryciarz. Teraz kręcioły? Andro, to dasz, to dasz! Nie, on coś kręci, to niemożliwe, że tak dobrze mu idzie. Andro! A jednak ciągnie, ciągnie Czecha do wody i bardzo dobrze. Dobrze kombinował. Tak, właśnie, ne. Ja się teraz wykąpię, to wieczorem tylko będzie siusiu paciorek i spać. Ponownie próba. Ręce umyte, piękny skok. Andro, spieli! Wody coraz mniej, ale mokro, mokro. I kolejny skok, przycisk. O, ale zajebał głową. Argentyna, żemciużynka moja. Po prostu granicy jeszcze nie było, to też druga rzecz. Dobra, zobaczmy. Ukraina, prorwiam się. No, co сказать wam, земляки? Trzymajcie, ja popróbuję. A teraz już z nerwowym uśmiechem na twarzy Stepan Kazanin. Jego partnerem jest Iwan Rozin, czyli jeden z najsprawniejszych artystów piosenkarzy na tym torze. Ha! Zaraza! Wsiu żopa odbił. Trochę się zamyślił, a teraz już w górę strumienia. Chyba udało mu się nawet nie podeprzeć, ale pewności co do tego nie mamy. Bule! Ścianka, przechodzi ją sprawnie i możemy liczyć tylko na to, że Iwan nadzieje się za chwilę na szaszłyk. Iwan śpiewa w znanym na Ukrainie zespole, a poza tym całkiem sprawnie przechodzi ścieżkę z szaszłykiem. Widać, się nie karmią tam dobrze piosenkarzy. I taki szaszłyk to dla niego bułka z masłem. Szaszłyk pokonany, ale na szczęście na kręcioły możemy zawsze liczyć. Tym razem miałem słabszy pocisk, ale był. Fenomenalne ukraińskie tempo. Tym lepiej dla nas i dla naszych zawodników, którzy już za chwilę będą walczyli co najmniej o utrzymanie drugiego miejsca. Miejmy nadzieję, że o tak naprawdę o zwycięstwo. I kręcioły po raz drugi. Tym razem jakby nieco lepiej. Może nawet lepiej niż nieco. Iwan idzie całkiem dobrze. Dobrze dla Ukrainy. A żebyś ty tirem po polskich drogach musiał jeździć, no? Oś ty! No i czas jest całkiem niezły. Dobra, widz, kurwa, bo tu zostało jeszcze 4 minuty, dobra. A sprawozdawca sportowy powiedziałby nawet dobry 4 minuty i 39 sekund. Leo Messi, Diego Armando Maradona. Tak jak mówił jeden z naszych komentatorów, południowoamerykańscy piłkarze odznaczają się manualnymi zdolnościami nóg, ale najfajniejsze mają tu akwaparki. Ready, steady, go. No i z tym staropolskim zawołaniem na ustach Kuba ruszył na podbój strefy finałowej toru Wipeout. Pięknie, taktycznie, już w locie Kuba się ewakuował z Donata. Wchodzi, podpiera się łokciem, ale łokieć się nie liczy. Łokieć to nie ręka, tylko przyrząd do rozpychania się na przykład w warszawskich, poznańskich czy gdańskich tramwajach. Chyba dostali opierdol, wiecie? Ale czy sędziowie mnie w ogóle usłyszą? Na ściance spokojnie i bez fajerwerków, ale pewnie i w dobrym czasie. No, chłopie. Dobra. Gratuluję. Okej. A teraz startuje Maciek Dębosz. Jak się spodziewaliśmy jakiejś specjalnej szarży, to tu przynajmniej na razie nie ma. Może on... Albo zeszyt z żartami się skończył, to druga rzecz. Tworzyć. Może potrzebuje z kimś porozmawiać, może z Żyzgą. No wreszcie ruszył. Idzie i to całkiem nieźle. Całkiem dobrze. Idzie bardzo dobrze. Doszedł! Jest! Rakszarek, mogła być to... Na pewno zadowolona. Trochę zbyt ekstremalne, rzekłbym. Zaliczona. Ale w grze to tak. Na kolejną, ale woda. Może należy przypomnieć zawodnikom, że ostatni gasi światło i płaci rachunek za wodę. To powinno wpłynąć na ostateczne wyniki. Startuj z lewej strony!
i tak to jest, jak kolega sieje dezinformację tu z lewej, tam z prawej i biedny Maciek pomyślał, że lepiej będzie, jak jednak przyrżnie po prostu w środek. Kręcioły zwolniły, ale Kuba ze swoimi podpowiedziami wcale nie. Przynajmniej już się chyba zdecydował, na którąś z nich. Maciek skacze i jest już na drugiej, dobrze. Co prawda przy jego zdolnościach droga z drugiej do mety może być równie długa, co z pierwszej, ale wierzymy w niego. Nie mamy podstaw, ale wierzymy. Jednak ostatnia. Poszli trochę, Maciek, jeszcze jedno. Tylko jedno, panie Maćku! Wierzymy w niego! Wierzymy w niego! Jest na miejscu! Brawo, brawo. Dobra, wyniki na szybko. Ukraina wygrała. Zastów na wszystkich klatkach schodowych. Co? Polska? Do 10-minutowej kary na kwalifikatorze zespół Ukrainy. To dopiero początek mokrych przygód Polaków w Buenos Aires. Oglądajcie Wipeout już za tydzień. Wydaje mi się, że opierdol gdzieś po drodze dostali, kurwa. Ale to było na żywo? Nie, to nie mogło być na żywo, jestem ciekawy, chuj. No ale pojebane te teksty. Dobra, widz, ja spierdalam, bo mam mało czasu.